Kto to jest? O! De Daredos. Co sądzisz o pomyśle zrobienia własnej gitary? Własna gitara. Sam bym chciał zrobić, ale dla mnie największym problemem byłoby chyba zaplecze warsztatowe, że tak to ujmę. Ponieważ fajnie byłoby zrobić swoją gitarę. Myślę nawet, że to nie byłby wielki jakiś dramat, jeśli chodzi o samo to produkowanie, to można powiedzieć produkcję tej jednej gitary. Ponieważ to jest właściwie z kilku, czy tam kilkudziesięciu elementów się to składa gitara. No w sumie takie rzeczy, które głównie też decydują o brzmieniu, czy na przykład przetwornik, czy jakieś tam mostki, klucze, no to i tak można kupić. Progi też można kupić o konkretnej grubości, można sobie wybrać jakieś drewno, na przykład na podstrunnicę też sobie można wybrać w jakimś nawet sklepie z egzotycznymi drzewami. Żeby nie mylić z erotycznymi jakimiś drzemami czy coś. Ale widziałem w Krakowie na przykład taki sklep, egzotyczne drzewa, parkiety i takie inne rzeczy. Mógłbym się spytać, czy tam można zamówić jedną klepkę na podstrunnicę do gitary. Pewnie by się zdziwili. Na pewno trzeba było mieć tak. Po pierwsze, trzeba było mieć wiedzieć skąd wytrzasnąć materiał na tą gitarę. No bo przecież nie weźmiemy biurka. O, tu jeszcze szklanka została, kurczę. Rozbić? Nie, odstawię to. Trzeba byłoby się zaopatrzyć gdzieś w te produkty, które tam mamy. No mieć jakieś narzędzia, no i w sumie tyle, bo gitarka właściwie może być nawet nie malowana bez jakichś zdobień, po prostu kawałek jakiejś dechy i gotowe. Widziałem, jak ktoś zrobił gitarę z kija po miotle, to nawet można zobaczyć gdzieś w internecie. Może nawet wkleję w międzyczasie, jak będę montował już ten filmik. W każdym razie tutaj właściwie jest pole do popisu i fajnie byłoby zobaczyć taką gitarę. Nawet mam dwóch uczniów, którzy planują sobie zrobić własne gitary, więc jak im się powiedzie, to pewnie te gitary pokażę. Jak im się nie powiedzie, to pewnie powiem wam, że się nie powiodło. Jeszcze tutaj druga część, Dedare do siebie pyta, jak myślisz, jakie to będą koszta oraz trudność pomysłu? No, koszty, na pewno największe koszty w tym wypadku to będzie koszt przetworników i kluczy. Jeśli taki przetwornik rasowy, nowy kosztuje 400 zł, no to już jest dosyć duży koszt. Zawsze możemy kupić jakiś badziewny przetwornik za nie wiem, 50 zł używany, wymontowany z jakiejś badziewnej gitary. Generalnie to byłby taki koszt. Klucze nawet używane też pewnie można za kilkadziesiąt złotych kupić. Trudność pomysłu. Tutaj jest, to jest jedna rzecz, która trzeba byłoby się zastanowić. Chodzi o menzurę, czyli o tą odległość poszczególnych progów. Jak wiecie, w pierwszym progu jest dosyć szeroka, coraz węższa się zwęża. To musi być dokładnie wyliczone, ponieważ jeśli to nie będzie dokładnie wyliczone i nie będzie dokładnie jakby nabite te progi na gryf, to dźwięk będzie, to gitara będzie fałszować strasznie. Więc to chyba jest największą trudnością, bo sam chciałem gitarę zrobić, więc się nad tym też zastanawiałem i właściwie to wyliczenie byłoby jedynie trudne. Ale jeśli macie, czy masz Dedaredosie jakieś możliwości pomierzenia jakiegoś warsztatu takiego, gdzie można to precyzyjnie zrobić, to byłoby jak najbardziej wskazane, żeby coś takiego zrobić. Przynajmniej już masz 100%, czy tam masz lajka 100% do lansu, jeśli chodzi o własne gitary. Może założysz swoją fabrykę z gitarami jak majonez i nazwiesz tą markę Ketchupes. Majonez. Kto tak może nazwać majonez przez Y? Ketchupes albo musztardes. Nienadek. Aha, już ci mnie pytał. Jaka była twoja pierwsza gitara? Aha, elektryczna. O klasycznej powiedziałem, to była ta euro, na którą co chwilę patrzę. Pierwsza gitara elektryczna to była taka dziwna nazwa, to się nazywało Trella. Cokolwiek to znaczy. Była to kupiona gitarka w komisie, z komisu gitarka, też za 300 zł. O dziwo, to jest samo co nówka klasyczna. Ją kupiłem jakieś pewnie 2-3 lata po tym, jak dostałem tą moją klasyczną gitarę. No i myślę, że się całkiem spisywała. W sumie miała dosyć taki fajny, wąski gryf. Największym problemem, jak się wtedy przerzucałem z klasycznej na elektryczną, to oczywiście była
szerokość strun, że tak można powiedzieć, ponieważ w klasycznej są bardziej grube i mniej w palce się wpijają, to w elektrycznej po prostu taki miałem koszmar, ponieważ ta gitara jeszcze miała dosyć wysoko mostek, to siodełko, przepraszam, czyli to, co mamy z tej strony. Miała dosyć wysoko, ponieważ już tak jakoś ona była, tak nie wiem, no taka specyficzna konstrukcja i ciężko było mi naciskać na tych progach, tych pierwszym, drugim, trzecim, więc to właściwie było takie słabe, taka sromota trochę była z tym. Akustycznej gitary nie mam, nie kupowałem jeszcze. Grałem za to na dużej liczbie różnych gitar, ale ja nie miałem niestety żadnej akustycznej. Jakoś mi tak nie ciągnie do tego. Dobra. Witajcie. Z okazji 1000 subskrypcji, które zostały zasubskrybowane na moim kanale, mam dla was konkurs. Zadanie konkursowe będzie polegało na zrobieniu logo mojego kanału. Może być to w dowolnej jakiejś formie, może być zabawne, poważne, byle nie jakieś wulgarne, bo to raczej nie mogę czegoś takiego zamieścić. No najlepiej, żeby to było jakoś narysowane, może zeskanowany rysunek, albo zrobiony w Photoshopie, albo jakoś to tak, żeby był w miarę fajnej jakości. Zresztą każdy pomysł będzie dobry, nawet zdjęcie z komórki też mogłoby być. Przynajmniej tak, żeby można było to jakoś zamieścić ewentualnie gdzieś tam na kanale. I będą nagrody. Pierwsza nagroda to będzie Barry Grip. Dobre światło, gorsze światło. Tak jak kanał jest poświęcony muzyce i graniu na gitarze, to nagrody będą też muzyczne. Barry Grip jest pierwszą. Drugą nagrodą będzie koszulka zespołu Serpent Wings, w którym gram. Nie jest to żadna sława ten zespół. No ale to byłoby w sumie tyle. Czekam na wasze wszystkie propozycje.